zjawisko pani przemocy też znajdziemy takie opisy w dziejach apostolskich. Tu jest ta scena, to jest przedstawiona działalność świętego Pawła w Efezie. I żeby zacytować fragment opisując tą historię, to przeczytam. Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obniżono na 50 tysięcy denarów srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. Chodziło o to, że święty Paweł był obecny przy nawracaniu się pogan na nową religię, którzy po prostu żegnali się ze swoją przeszłością, paląc księgi, których już nie potrzebowali, bo nie świętą się.